Gdybym wiedziała, co to za odmiana róży. Sadziłam je kiedyś tutaj u mamy, ale niestety nie mam pojęcia. Przemieszałam nalepki, zgubiłam. Kwitnie 2 lub 3 razy w sezonie. W cienistym nawet dość miejscu. Naprawdę świetne. Myślę, że to są dwie takie same chyba. Nie wiemy niestety. Wydaje mi się, że kiedyś zamawiałam jakąś Utersen Rose. Ale to chyba nie jest to. Coś nie pasuje. Także nie mam pojęcia. Może Pullman? Kto to wie, co ja tu kupiłam. Także mamy takie róże, jak to się mówi teraz, no name. Kolejna. Powącham. To są róże z tych pachnących, także piękne. No jeszcze jest taka, bardziej pomarańczowa. Też nie wiem, co za odmiana. Tu są mamine wilce. Rano jeszcze kielichy są otwarte. O, nawet przyleciał jakiś bielinek. Także tak to jest z tymi różami. I najpiękniejsza chyba dzisiaj jest ta. No jeszcze pokażę. Oczywiście z drugiej strony mam je ciągle kwitną suffinię, petunię, chociaż powoli zmieniamy już wystawę na wrzosową. No i jeszcze ciągle kwitną te zasiany z nasion przeze mnie zrobione z potem sadzonki. To już w maju, w czerwcu. Czyli cynie, prawda? Tych cyni troszkę tutaj jest, one świetnie się prezentują. Jeszcze pokażę drugie. O, i wyżliny, czyli lwie paszcze też całkiem sobie poradziły. Długo kwitną, naprawdę. W przyszły rok powtórzę to i cynie. Fajne, naprawdę się sprawdziły. Także cynie, lwie paszcze, ale róże są zawsze najpiękniejsze. To u mojej mamy 3 września w niedzielę.